W dzisiejszym wydaniu informacji z Płocka świętujemy pierwsze urodziny płockiego akwarium, wskazujemy miejsce na składowanie śniegu, uczestniczymy w sportowym opłatku mistrzów z Płocka, bawimy się podczas Mikołajek z klubem sportowym Delta w podpłockim Słupnie, a na koniec podsumowujemy sezon w wykonaniu Jutrzenki Płock. Jak ten czas leci. W najbliższą niedzielę akwaria z Płockiego Zoo obchodzą pierwszą rocznicę otwarcia. Z tej okazji w godzinach 11-14 na wszystkich zwiedzających będą czekały specjalne atrakcje. Spróbujemy uroczyście nakarmić rekiny i wiosłonosy, jeśli nam się uda. Zaprosimy do oglądania ekspozycji, a także zaplecz razem z przewodnikiem, czyli z osobami, które u nas pracują, znają się na akwarystyce. Oprócz tego będziemy rozdawać specjalnie wydane na tą okoliczność przewodniki po akwarium płockim z pięknymi zdjęciami Płockiej Grupy Fotograficznej i z naszymi opisami poszczególnych biotopów akwarystycznych, a także duża atrakcja, myślę, dla dzieci. Zjemy bardzo duży tort w kształcie ryby. Przypomnijmy, remont akwariów z Płockiego Zoo kosztował blisko 7 milionów złotych. Mamy krótką, ale ważną informację dla mieszkańców. Magistrat wyznaczył miejsce na składowanie śniegu w sezonie 2017-2018. Wzorem lat ubiegłych to działka gminna znajdująca się przy ulicy Długiej. To właśnie tam składowany zostanie śnieg z dachów, parkingów, przejść dla pieszych czy innych obiektów na terenie Płocka. Z miejsca tego mogą również korzystać mieszkańcy miasta oraz podmioty działające na jego terenie. Oby kolejny rok był równie bogaty w sukcesy. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 odbył się opłatek sportowców. Poza przyznaniem nagród finansowych dla ponad setki zawodników i trenerów, dwie osoby uhonorowano również medalami Laude Probus. Jedną z nich jest skoczek wzwyż Dariusz Bednarski, drugą trener pływacki Wojciech Ostrzycki. W imieniu Wojtka, mojego trenera i wychowawcy szeregu wybitnych sportowców pływaków, mam ogromny zaszczyt odebrać tą nagrodę dla mojego Wojtka Ostrego Ostrzyckiego i życzyć, jestem honorowany jego pracy szkoleniowej, wychowawczej, trenerskiej. Na spotkaniu był również obecny diecezjalny duszpasterz sportu ksiądz Zbigniew Sajewski. W imieniu księdza biskupa i własnym serdecznie dziękuję za to, że podejmowana jest praca na płaszczyźnie fizycznej, dbając o fizyczny rozwój człowieka. Dziękujemy za te osiągnięcia, o których przed chwilą słyszeliśmy. I życzymy, by kolejny rok przynosił jeszcze większe sukcesy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. Mikołajki na sportowo. W hali sportowej w Słupnie odbyły się Mikołajki z klubem Delta. Organizator wydarzenia chciał zaangażować młodszą sportową część gminy Słupno, a tej nie brakuje. Cały czas się tutaj dobrze, fajnie bawimy. Po tych grach i zabawach, wszystkich konkursach, teraz rozegramy spotkania, wszystkie takie mecze sobie przyjacielskie, rodzice kontra dzieci, a następnie goście specjalni z Szymonem Marciniakiem na czele. Tutaj ogólnie cała gmina jest tak naprawdę prężna tutaj sportowo, tak? Poza klubem tutaj Delta Słupno, który jest takim, no wiadomo, taką no perełką w gminie. Jest przeszło tutaj ponad 180 dzieci, młodych adepcików piłkarskich. Jest jeszcze, co by nie było, jest jeszcze kolejny klub piłkarski, tutaj w imieniu Soccer Słupno, który również szkoli dzieci. Jest klub koszykarski Hopersi. Gminne Mikołajki z Deltą to moc atrakcji. Zaplanowano gry, konkursy i zabawy dla najmłodszych oraz słodkie upominki dla wszystkich uczestników. Ale na tym nie koniec. Gościem imprezy był m.in. Szymon Marciniak, sędzia międzynarodowy czy piłkarze Wisły Płock. Mieliśmy okazję porozmawiać z sędzią, który już wkrótce będzie gwizdał podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Spędził on w Słupnie kilka godzin z bawiącymi się dziećmi. Dlaczego? Właśnie po to, że te dzieciaki potrzebują tego. Dziś mało jest wzorców dla tych dzieciaków, żeby je odsunąć od komputerów, żeby zachęcić do sportu, do takiego aktywnego spędzania czasu.
trzeba czasem się poświęcić. Ja oczywiście to gdzieś tam dopiero wróciłem, tak jak mówisz, z samolotu wysiadłem i od razu przyjechałem, ale ja nie miałem tej możliwości. Nie miałem nikogo, kto gdzieś tam podróżował po świecie, kto mógłby się podzielić wrażeniami, kto mógłby opowiedzieć coś, a dziś uważam, że jest to w pewnym stopniu mój obowiązek i trochę spłata długu ludzi, którzy gdzieś tam we mnie zainwestowali, postawili na mnie i zawsze trzeba znaleźć czas, żeby do tych dzieciaków przyjść, pokazać się, zrobić zdjęcie. Impreza bez wątpienia była sukcesem, czego dowodem są uśmiechy dzieci, dla których te sportowe Mikołajki były czystą przyjemnością. Szczypiornistki Jutrzenki Płock zakończyły pierwszą rundę grupy A pierwszej ligi. W ostatnim spotkaniu podopieczne Marcina Krysiaka pokonały w efektownym stylu wicelidera tabeli CHKS Łódź 24-21. Na półmetku rozgrywek płoczanki obejmują wysokie piąte miejsce i tracą tylko 2 punkty do podium. Przed sezonem były jednak pewne obawy. Na pewno była to jedna wielka niewiadoma. Duże zmiany u nas w klubie, dużo dziewczyn odeszło, ale i staraliśmy się jak najszybciej to poskładać. No udało się w konsekwencji całej rundy piąte miejsce uważam za bardzo udaną, aczkolwiek no apetyt rośnie w miarę jedzenia i było kilka punktów, które jeszcze mogliśmy zdobyć w tej rundzie, ale nie wybrzydzajmy, naprawdę to co osiągnęliśmy w tej rundzie, jestem z tego bardzo zadowolony. Na pewno muszę tutaj powiedzieć o tym, że udało nam się zbudować super atmosferę, dziewczyny mi zaufały, ja im zaufałem i naprawdę wyszło z tego kawał fajnego grania i teraz tylko może to iść w dobrym kierunku, tak? Uważam, że druga runda może być jeszcze lepsza. Silną stroną zawodniczek Jutrzenki była umiejętność pokazania swojej najlepszej gry w ostatnich minutach meczu. Jak to ostatnio też trener powiedział, że końcówki nasze to były taka mocna cecha nasza, bo jednak potrafiłyśmy pociągnąć cały mecz, niby na remisie i tak dalej, ale wychodziło to, te końcówki, te ostatnie 5 minut, 10 minut były dla nas najważniejsze. Nie zawsze to wychodziło, oczywiście są przegrane mecze, ale te wygrane to zawsze były efektywne i bardzo dobre. I mam nadzieję, że w drugiej rundzie też tak będzie i będzie lepiej. Nie będzie 10 minut, 15 minut ostatnie najlepsze, ale cały mecz będzie bardzo dobry i będziemy dużo wygrywać. Podstawowym celem Jutrzenki na ten sezon było utrzymanie, ale po tak udanej rundzie trudno nie mierzyć wyżej. Będziemy starać się przygotować tak, aby zaprezentować się jeszcze lepiej. Ja wierzę w te dziewczyny, ufam im, wiem na co je stać i uważam, że no w drugiej rundzie możemy jeszcze sprawić kilka fajnych, miłych niespodzianek. A przede wszystkim prowadzić tak mecze, że cała hala, osoby, które tutaj przychodzą, są zadowolone i gratulują nam przede wszystkim walki. A z tego oczywiście mamy punkty. Piłkarki ręczne wrócą do gry w drugiej połowie stycznia.